Oh yes, he was full of fun, constantly. He would have an absolute ball doing this kind of stuff. And he probably did that all his life. Gościmy dziś w Książu wyjątkową osobę. Jest z nami pan David Ardouin, wnuk kucharza Hochbergów, nadwornego kucharza Hochbergów, Louis Ardouina, który pracował w Książu w latach 1909-1932. Pracował jako kucharz, jako mistrz francuskich kuchni, ale także namiętnie fotografował zamek, otoczenie jego pracowników, swoją rodzinę, rodzinę książęcą. I właśnie kolekcję ponad 2000 zdjęć przekazała w darze zamkowi pani Jean Wessel, kuzynka Davida Ardouina, druga wnuczka kucharza. Dzisiaj gościmy pana Davida Ardouina, który przekazał w prezencie niesamowity symbol, papierośnicę, która przyjechała do nas z Kanady, ale wcześniej była w Stanach Zjednoczonych, w Londynie i wyjechała stąd w 1932 roku. Była prezentem księżnej Klotyldy dla Louis Ardouina, kiedy on kończył właśnie swoją pracę, swoją służbę w Książu w 1932 roku. Piękne jest to, że rodzina Ardouin od pewnego czasu tak intensywnie wspiera miejsce, gdzie ich przodek, szef kuchni Zamku Książ przez tyle lat pracował, żył, tworzył historię tego miejsca. Historia zatoczyła koło, ta papierośnica z wygrawerowanymi życzeniami, podziękowaniami będzie częścią tworzonego i już istniejącego zbioru pamiątek po rodzinie Ardouin i po historii Zamku Książ. Będzie częścią również muzeum, które będziemy systematycznie przygotowywać tutaj do utworzenia i pewnie będzie się jeszcze ta historia będzie się rozwijać. Generations of my family to come will make a visit to this castle, a sort of pilgrimage. Już teraz, już dzisiaj wiem, że dla przyszłych pokoleń, dla wnuków, dla dzieci moich córek, wyprawa do tego zamku będzie pewnego rodzaju obowiązkową pielgrzymką. So you can expect. Także spodziewajcie się tutaj. Numerous Canadians. Licznych gości z Kanady. Którzy będą odwiedzali książkę. Your wonderful castle. Wasz cudowny zamek. In the years to come. W następnych latach, które nadejdą. I hope you'll remind them. Mam nadzieję, że przypomnicie im wtedy. That they have a peace all for themselves. Że mają tylko dla siebie. Thank you so much. And I do appreciate all the effort that you put into this, and I do recognize it. Thank you very much.